Dzień dobry. Nazywam się Jadwiga Księdzowa. Zawodowo pracuję jako logopeda w przedszkolu, a na co dzień jestem babcią dwóch wnuczków. Właśnie z jednym z nich jestem tutaj w studiu. Dzień dobry. Mam na imię Edwin Panasewicz. Chodzę do szkoły, szkoła przedszkola Wilia, do trzeciej A klasy. Trudno nam było zdecydować się, którą książkę wybrać, bo mamy sporo literatury dziecięcej w naszej domowej bibliotece. Ale postanowiliśmy, że to będzie... Jan Brzechwa. To jest jedna z moich ulubionych książek. Ma dużo fajnych wierszyków, dużo kolorowych ilustracji, ciekawych. Dzieci uwielbiają wiersze o zwierzętach, żartobliwe wiersze z życia codziennego. I Edwinek dzisiaj może coś nam zarecytujesz. Do Biedronki przyszedł żuk. W okieneczko puk, puk, puk. Panieneczka widzi żuka. Czego pan tu u mnie szuka? Skoczył żuk jak polny konik. Z galanterią zdął melonik i powiada. Wstań, Biedronko, wyjdź na łąkę i poproszę o twą rączkę. Chcę podkreślić, że bardzo wielką rolę odgrywają babcie, bo rodzice coraz zabiegani, z telefonem w ręku, a my musimy spełnić swój obowiązek i musimy zaszczepić te polskie słowo. My różnie z babcią czytamy, bo że ja dla babci, mamy jedną stroną ja, drugą stroną babcia czyta. Najbardziej mi się podoba, kiedy dla mnie czytają rodzice na sen i także babcia. Dzisiaj była tak mile zaskoczona, że Instytut Polski ma taką bogatą bibliotekę. To warto z tego skorzystać i Edwin, tobie też trzeba tutaj, nie? Latem już będziesz przychodzić. Tyle książek, to ohoho, taki bagaż.